bastards may take exactly what I give you! These trade ships, these Tendermen, only surprise about the Obra Dinn. It's come back. Empty. Hej, cześć się do wam wszystkim ludzie, czy może raczej ahoj kamraci, witam was po raz kolejny na pokładzie tej przeklętej łajby, jaką jest Obra Dinn. A w dzisiejszym odcinku spróbujemy ustalić losy jego załogi. A wracając do normalności, tak takie leciutkie. No, drugi odcinek, jestem ciekaw, jak się wam pierwszy, ale bez przedłużenia. Zobaczmy, co takiego stało się z tym ziomkiem, choć po wyglądzie tego ciała można się tego domyślać. Rozerwany w pół. Paskudna śmierć. O, jakaś szalupa. Przepraszam. Tu? Kim jesteś? To jest ten ziomek. Ale mimo tego dalej nie wiem, kim on jest. Ten wiem, gdzie jest na rycinie, ale dalej nie wiem, kto to. Ty? To jest on. Tu? To jest ten. O, dobra, pisze się rozdział. No. Ale załoga tego statku naprawdę miała przesrane. O, i... Wow, jakim... Skąd ja mogę wiedzieć, kim on jest? Ale o co chodzi z tym? To jakiś ocen dedukcji. Jakby, nie wiem, to jest ta dedukcja? Jakby doświadczył, no wiem czego doświadczył. No został rozdarty na strzępy przez straszliwą bestię, ale... Nie wiem, tatuaże są takie trochę egzotyczne, nie? No to, nie wiem, to jest co? Austria? No ale nie no, w Austrii nie ma takich tatuaży. Co tu jeszcze jest? Włochy, Anglia... O, Polska! Polaka mamy na pokładzie! Mieliśmy, mówiąc delikatnie. Irlandia. Nie no, ale on mi nie wygląda na rzeźnika. Ani na Irlandczyka. Formoza? A nie, Formoza to jest, widzę, od tych. To jest chyba ta cała rodzina królewska, tylko pytanie, kto jest kto. dobra. Nie, w Indiach nie mają czegoś takiego. W Persji tym bardziej. Sierra Leone? A nie wiem, gdzie to jest. Nowa Gwinea? Maba? Nie no, mogę spróbować. Dopóki jeszcze dwóch nie ustalę, to się nie dowiem, czy to jest poprawne. Dobra. O! Mogę się jeszcze rozejrzeć w sumie, no ale dobra. Ziemeczku, co się z tobą stało? W ogóle patrzcie. Tu jestem na słońcu, a tu jestem tak jakby w cieniu. To dość fajnie zrobione. Leć chmuro. Pokaż mi, kaj to ciało się znajduje. Hmm.
No i dobra. Jaką historię kryjesz? Wow, to chyba jest gorsza śmierć niż maby. Jeśli to jest maba. No tego gościa poprzedniego. Wow. O Jezu. Rzucił beczkę z prochem i potem ją wysadził. Żeby pozbyć się krakena, ale... O, jednocześnie zabiło to tego. No to widzę jakieś... Liny? Chyba, żeby nie spaść, mi się wydaje? Ale ten co? Nie próbował go odciągnąć? Chyba? O, to jakieś przejście? Tam dalej nie pójdę. No, a tu na dół też nie. O, jest nasz pan tatuaż, który zginie za chwilę. Kurde, będzie mi chyba szkoda większości ludzi tutaj. Kim jest ten człowiek? Nie mam pojęcia, ale wiem, że zginął na skutek eksplozji. Okej, drzwi się otworzyły. No to wychodzę, bo nie mam tu nic więcej do roboty. Jakby, co teraz? O! Ej, to było zamknięte! O, dobra! Ej, co to jest? Coś tam tak świeci. Dobre pytanie. Dobra, ale widzę, że jak coś we wspomnieniu otworzę jakąś część statku, to potem mogę dalej się przenosić po niej. Znaczy, przenosić, mogę chodzić po niej. Kurczę, fajnie. Okej, tu jest trup. Tu nie przejdę, a tu? Tu przejdę. Najlandu. Coś jeszcze? Lewo nic. Dobra, tu. Nic nie ma. Trup poczeka, nigdzie nie ucieknie. Okej, okay. To w ogóle wygląda jak gwizdek do Quidditcha. Nie wiem czemu. A czy wróć, nie wiem, czy mam takie skojarzenie. To może lepsze określenie. Tu? W ogóle, co to jest? Nie to. To? Tu gdzie jestem aktualnie? Okręt i plany pokładowe. Jestem na pokładzie działowym. To są midshipmeni, stewardzi, trzeci i pierwszy oficer, drugi i czwarty. No i coś jest tutaj, tylko nie bardzo wiem co. O, Boże, tabem, czy to escape'em próbuję zamknąć. Tu jest... Nie, no, chyba zamknięte, nie? No, niestety tak. A tu jeszcze jest coś otwarte. Ale nie ma tu nic. Dobra, to wracam do ciała. Tu jest też zamknięte. Tu... O, ej! Ty, krew? I nóż? I trup! Okej. Tu... Tutaj pusto. Dobra, mam dwa trupy do przebadania. Dobra, to ty byłeś pierwszy. Opowiedz mi, zegarku, co się z nim stało. Bo
poszedł gong. No, niestety nie wiem, kto to. Okej, okay, tutaj się coś dzieje. O, tam jest otwarte, czyli pewnie jak... Dobra, bo wcześniej było zamknięte, to teraz będzie test. Skoro tu jest otwarte, ciekawe, czy jak teraz wyjdę z tego wspomnienia, to czy to też będzie zamknięte. Czy to też będzie otwarte. Okej, okay, kto jest tutaj? O, to jest ten ziomek, który tam chwilę później zginie w wybuchu. A to jest ten, co będzie go próbował chyba odciągnąć. Ten nie wiem, kim jest. A tu? A tu jest chyba trzeci oficer. Jeśli dobrze pamiętam twarz. Piąta część zguby. Kiedy jest ten człowiek, w jaki sposób? No nie wiem, kim jest, ale wiem, że zginął. Powalony? Nie. To nie to. Nie. Spadł? Nie. Zabity. Zmiażdżony? O, zmiażdżony przez przemieszczone działo. I... czekaj, co? Coś tu jest? Skowo? Ty, tu jest! O kurde! Okej, okay, gościu chyba... lekkiej śmierci to... W sumie, czy ktokolwiek miał na tym statku lekką śmierć? Chyba nie. Dobra, chmuro. Bo odkrywasz mi już trzeciego trupa. Ale dalej są dwa do przebadania. Dobra. Ja strzelam, że coś się stało z działem. I przypuszczenia okazały się prawdziwe. Ojojoj. Ale w ogóle powinien dostać kulą armatnią, a wygląda jakby dostał śrutem. Tu jakiś typ. To w ogóle oni co, chcieli to odpalić, ale Kraken ich wyczuł, złapał to i chciał przewrócić, ale finalnie działo odpaliło i rozwaliło tego? Chyba? Jakby nie wiem jak to rozumieć teraz. Dobra, tu się coś jeszcze dzieje. Tutaj nic. No to w sumie też nie. Tutaj tego jest trzech typa. Dobra. A tu dwóch było! O kurde! Tylko gdzie był ten drugi? Nawet go nie zauważyłem. Dobra, no dalej nie wiem, kim oni są. Ale wiem, w jaki sposób zginęli. No, zostali... zastrzeleni z działa przez bestię. Tu będzie to samo. Zastrzelony, działo, a sprawcą była bestia. No. Ale bez imion to nie ma co. Dobra, ale co mi to wykrywa teraz? Dobra, kolejno, kogo tu mamy? Mamy tego ziomka, który na końcu dostał gong na kaczan Kana Papitana. Mamy tutaj tego ziomeczka, który za dosłownie dwie albo trzy sceny zostanie rozerwany na strzępy. I mamy tego koleżkę, który został zaciukany przez Kana Papitana. Ale nie wiemy dalej, kim on jest. O, i kolejny trup. Ja jeszcze mam tego trupa za drzwiami do ogarnięcia. Halo. No, co teraz?
Na szczęście chmura nie była krótka. Dobra, co dalej? Okej. Oj, teraz widać kolesia. Ale jednego z nich ten wystrzał z działa rozwalił na kawałki od razu. Podejrzewam, że tego, bo on jest najbliżej. A jego ciało faktycznie zostało. To jest ten. A to jest ten. Ale to on chyba się zna na tych. On to chyba jest oddział właśnie. Ale ten. No, nie wiem, nie mam bladego pojęcia, kim on jest. Ale teraz, co to zaznaczyć? Zmiażdżony? Chyba tak, tylko przez działo, czy przez bestię? Dobre pytanie. Poza tym... No, już są drzwi, poza tym nikogo nie ma. Czyli to jest ostatnia ciągłość wspomnienia, powiedzmy. Kim jest ten człowiek? Nie mam bladego pojęcia. Ale wiem, że został zmiażdżony. Przez... Nie, właśnie nie przez przemieszczone działo, czyli przez bestię. Ale dalej, brakuje mi imion. Imion, nazwisk. Jeden kij, nie? Dobra, lecimy dalej. Dobra. A, jest otwarte. Jest otwarte. Dobra, niech będzie to, bo to jest chyba jeszcze dalej część tego rozdziału Zguba. Okej. Co jest? Wow. Co on się chciał załatwić, czy jak? Brzmiało jakby gościu srał i nagle go ten potwór złapał. Dobra, co tu dalej? Ten w ogóle słyszy to samo, co ja i... To jest moja mina! Ja miałem taką samą minę przed chwilą. Co tam się dzieje, do cholery? To jest moja mina właśnie. Dobra, nie mam pojęcia, kim on jest. Jeszcze nie umarł, więc też nie znam jego losu. O, jest pan trzeci oficer, widzę. Tak. A ty? Tego ty już powinien wiedzieć. Ej, ty, czekaj, on mu nosi żarcie? Teraz? Wow, pan artysta. No nieźle. Pan artysta, no, doświadczył... dość... No, losu nie do pozazdroszczenia, no. Został zmiażdżony przez straszliwą bestię, no. Ale, kurde, teraz czekaj. To był ten? Nie, to był ten. Jego mi już pokazuje, że powinien wiedzieć, kim on jest. Ale, kurde, czekaj. On? To jest trzeci oficer i on był razem z nim. Ty, to może on był tym? Co tam było? Steward? Chyba? Steward. Działający pod oficerem pokładowym lub wyższym rangu załogantem wykonuje ogólne obowiązki dla wygody swojego pracodawcy. No tak, to będzie chyba jego steward. To będzie chyba steward trzeciego oficera.
Steward pasażer, steward statku, steward trzeciego oficera? Ha ha! Yeah! I kolejna trójeczka! No, fajnie. Jest! Dobrze, strzał z tą Nową Zelandią, mamu, i trafiłem. No i super. Ej, tu jeszcze jest jakieś ciało? Gdzie? Na pokładzie? Co tu się stało? No, jest trup. Dobra, prowadź mnie, chmuro, do kolejnego denata. Kurde, czemu się bohater nie odzywa? Naprawdę, dlaczego on w ogóle nie komentuje tego, co tu się dzieje? Wydaje mi się, że powinien. Dobra, jak zginąłeś, kolego? No cause for trouble, boys. Get in the boat. Thought I'd forget. You killed my brother. What? That was an accident. The ropes. It wasn't his fault. I saw the whole thing. Nice. I shouldn't have waited so long. No, don't. Ej, nieładnie, panie kolego, nieładnie. Dobra, ale kurde, kto o kim teraz gadał? Bodaj wspomniał któryś, że... Któryś wspomniał, że ktoś jest Duńczykiem. Tylko kto? Plus ktoś mówił, że ktoś ma brata. Tylko teraz nie bardzo wiem, kto co gadał. Tutaj ktoś jest? Poza tym? Jest jakiś ziomek. Tu. Ale ten nie wiem, kim jest. Ten też nie wiem, kim jest. O, tego powinien wiedzieć. O, czyli to jest pewnie ten Duńczyk, czyli ten gadał. O, i tego też już powinienem znać. Pewnie przez coś powiedział, że brat. Okej, czyli muszę poszukać Duńczyka i brata. Część pierwsza, rozdział Zguba. Okej, no kim jest ten człowiek? No, powinienem wiedzieć. On jest Duńczykiem. Czy jest ktoś tutaj... Z Danii? Rosja? No. Jest, Dania. Lars Linde. I to jest jedyny z Danii. No nie, on nie doświadczył. On został... Został uderzony. Tylko teraz właśnie pytanie, przez kogo? O. Samuel Peters? Nathan Peters. Dobra, czy są jeszcze jacyś inni o takim samym nazwisku? Z tego, co widzę, to nie. Dobra. W ogóle Samuel i Nathan. Uncharted 4 feelings? Maybe. Kurde, teraz pytanie tylko, który go dziabnął, nie? Dobra. Załóżmy, że to jest że to był Samuel. Dobra, nie. Wyjdź z książki. Dobra. Czyli tak, ty. No i ten nie wiem, kim jest. Ktoś jeszcze tu jest wyraźny? Może ten jego brat? Nie. O, ta jest w ogóle wyraźna. I ta też. Ten jest zidentyfikowany. No nie, dobra, no to... No właśnie. Ten nie wiem, jakiego losu doświadczył, ale... O! W końcu. To jest ocena dedukcji. Wyższa ocena oznacza, że ustalenie tożsamości danej osoby będzie trudniejsze. W pierwszej kolejności skup się na łatwych do wydedukowania tożsamościach, a trudniejsze zostaw na później. No dobra, no nie wiem, jakiego doświadczył losu, no ale zakładam, że to jest Samuel Peters.
jak ogarnę, co się z nim stało, to potem mogę kombinować dalej, czy to jest Samuel, czy to jest Nathan. Ale też tu są dwie. To są, to będą chyba pasażerki? Tutaj ta rodzina. Też, nie, czekaj. Nie, tu jest. Jest Emily Jackson i panna Jane Bird. No, nie pani, tylko panna. A panna to jest taka młodsza. No to no wydaje mi się, że to będzie panna Jane Bird. A to będzie Emily Jackson w takim bądź razie. Dobrze. Mówię, teraz mogę tylko zakładać, bo dopóki nie znam ich losów, to mi się nic nie klepnie. No ale dobra. Tu już wszystko ogarnąłem, co się dało. Zaraz będzie pół godziny nagrania. O! Ty, czemu tego nie zauważyłem wcześniej? Teraz dość przypadkiem się obróciłem. Zniknięcia. 7 zbłąkanych dusz zniknęło w trakcie wydarzeń w tym rozdziale. Ich losy są opisane tutaj. Okej, no... No i no, Finlay, no to wiem, no... Finlay skończył w łapach... Znaczy w łapach, w mackach Krakena. Czyli prawdopodobnie został też przez niego utopiony. Dobra, utopiony przez straszliwą bestię. Ten też gdzieś... Nie wiem, gdzie on zniknął. A ten... Kurde, ten ma taki... Jakby... Nie wiem, jak to nazwać... Jak to było? Turban chyba. Spróbuj mi o to. Turban. To był chyba jeden z tej Persji, nie? Formosa Persja. Omid Gul, Topman. No, nie wiem, jakiego losu doświadczył, co prawda, ale ja bym chciał, że to jest Omid Gul. Bo jedyny, który ma turban. No i ten, no ten też nie wiem, co się z nim stało. Ale kurczę, jak się dowiem, co się stało z tym, to mogę potem strzelać. Bo mam teraz, jakby mam jednego pewniaka. Jak się z tym dowiem, to też będę miał pewniaka. Znaczy, mam nadzieję, że będę miał pewniaka. I mogę strzelać tego. No chyba, że mam gdzieś jeszcze jakieś, nie ten. Tu, zguba. No ten właśnie też nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Tu nic. To jest klepnięte. Ten nie wiem. Ten jest klepnięty, ta jest klepnięta. Dalej. Układ jest mi nieznany. Ucieczka jest mi też nieznana. No i na koniec mam też dwóch nieznanych. Dobra. No to nie, no to jeszcze na koniec odcinka obczaj tego trupa, który tam był w tym. Czy mogę jakoś... Nie wiem, chyba szedł mi trochę szybciej. Dobra, kolego. Tak na koniec odcinka opowiedz mi swoją historię przedśmiertną. Och no! You're cut! Don't leave me. Bear up, son. I'll stay with you. Tell Pete's mother I tried my best. Aye. To pull him back, to save him. You tell her yourself. Brennan! Bring the surgeon's kit! Okej. Okay. Trochę informacji mi tu wpadło teraz. Okej. Okay. Kim ty jesteś? To jest ten! To jest ten, co starał się... Tak... No, tego lekko... W lewo i w górę... O, czekajcie, może... Kurczę, tak nie zrobię, bo mi ucieka. O! O! Tego! Którego jego łokciem, czy ramię teraz wskazuje. On tego chciał odciągnąć. Chyba. I to jest... To będzie Peter. Tak mi się wydaje. Powiedział na niego Pete.
O, tu. Dwa kolejne ciała. Ziomek nasu... Mordo, jest! Czy to jest pan Brennan, którego wołano? O, tutaj też otwarte. Ty? No to się nie dowiem, bo się raz dopiszę. Ale jedyny, który nasłuchuje, czy to jest? Czy będę mógł teraz... A nie, w sumie nawet dalej nie wiem, czy ten Omigul to jest dobrze. Dalej nie mam z niego losu. Ale będę mógł Larsali? Nie, jego też. Kurde. Chociaż... Przecież nie, w sumie nie. Dobra, no. Ten nie wiem, kim jest, ale no, został zadźgany nożem. No, tyle się da wytegować po tym. Po tej kosie przed drzwiami. No, został zaciukany, ale no właśnie. Nie wiadomo przez kogo. Ani... czy no nie no, no przez kogo, nie? Dobra. Gdzie to było? O, tu! Czyli to jest Peter. Peter. Jest Peter Milroy. Midshipman. Czyli ten, co był przed chwilą, to też będzie Midshipman. Bo jest tak samo ubrany. No, dawaj jeszcze. Tu. Tu. Spróbuj. Znaczy, spróbuj, no. Pasażer. To jest Midshipman także. Dobra, czekaj. Spis treści. Raz, dwa, trycina. Oni byli gdzieś na dole. Jest ten. A nie, to był ten jednak, nie ten. No ale dobra. No, czyli to też będzie Midshipman w takim bądź razie. Okej, okay, mamy już Midshipmanów. Nikt poza... Właśnie, ten. Bo teraz tak, mam tutaj pewniaka. Dobra, czekaj. Może tak na koniec odcinka jeszcze uda się ustalić, kto był kim. Zguba. Mam pewniaka. Okej, okay, czyli tak, tego mi nie klepnęło. Czyli tamten drugi to musi być Nathan Peters. Aha! Yeah! Super! I 6 losów w odcinku. Fajnie. Okej, okay, już wiem, kim jest tamten. Okej, okay, kogo jeszcze? No i Finlaya. Bailando! No i subcio! Dobra, czyli to nie jest Samuel, tylko Nathan Peters. Ten nie wiem. Tak tym bardziej nie wiem. Dobra, czy jest tu ktoś jeszcze? Kto się tu pojawił? W wycieczce? No jest tylko ten, ale ten wiem tylko, że jest Midshipmanem i został zaciukany. Nic więcej, nic mniej. Tu mamy tego koleżkę. To nie jest nieznany. To jest pan Brennan. Brennan. Jest tu gdzieś Brennan? Brennan. Jest Henry Brennan marynarz, zaciukany przez Kana Papitana. Okej, okay. Jest Brennan. Tu jest nieznany ciągle, no i na koniec jest zastrzelony kapitan, który sam siebie zastrzelił. Dobra, tu są te dwa ciała. Nie? Co jest? Nie, no tak, no to ciało, dobrze. Tak słabo podświetlone było. No to dobra, tylko czemu dwa naraz nie wzięte? Dobra, otwieraj drzwi. Przenoś mi tego trupa, ale oględzinami jego losów zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Także serdecznie zapraszam was do komentowania, subskrybowania, lajkowania i nie będę tego powtarzał co odcinek, bo nie uważam tego za jakiś przymus. Jak się komuś podoba, to zostawi i suba, i lajka, a komentarze wpadną tak czy siak. Także życzę wam miłego dnia i widzimy się już w kolejnym odcinku. Także cóż mogę rzec? Do następnego. Cześć!